Cześć wszystkim, jestem Jakub, szeroko zajętym developmentem, zajmuję się już ponad 10 lat. Ciężko to zliczyć, 13-14. W swoim życiu przerabiałem już przeróżne case'y, przeróżnych klientów. Jakiś czas temu zdarzył nam się nowy case, dla mnie nowy. Nie wiedziałem w ogóle o istnieniu czegoś takiego jak Algolia. Pracuję w sumie jeszcze dla klienta, który prowadzi dużego bloga, dużego multisite'a, który ma 16-17 sajtów po około 200 tysięcy postów na każdym sajcie. Jest to dużo. Do tej pory klient używał Elasticsearcha, ale jednak coś mu tam nie grało w tej jego wyszukiwarce, nie był do końca zadowolony z tego, jak ona działa. Rzucił nam pomysł przeniesienia Elasticsearcha do Algolii. Popatrzyliśmy na siebie, pewnie jak część z was teraz na mnie, nie wiedzieliśmy, czym jest Algolia. No i zagłębiliśmy się w temat i wyszło na to, że Algolia jest to zewnętrzny system oparty o sztuczną inteligencję, który wspomaga wyszukiwanie na stronach internetowych, sklepach, blogach. Dlaczego ta Algolia jest taka fajna? Algolia jest fajna dlatego, że oferuje użytkownikom końcowym wyszukiwanie w czasie rzeczywistym. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że wpisujemy coś do inputa, mamy wynik od razu, od ręki. Nie trwa to nawet sekundy. Jak liczyliśmy czasy, zwrotka z API Algolii zajmuje kilkadziesiąt milisekund maksymalnie przy dużej bazie 250 tysięcy postów. Jak dla mnie jest to coś niesamowitego. Oprócz tego, że Algolia jest bardzo szybka, ma bardzo dużo ciekawych funkcjonalności, chciałbym powiedzieć wam o kilku z nich. Pierwszą, bardzo ciekawą, jest to, że Algolia jest oparta o sztuczną inteligencję. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że uczy się zachowań użytkowników na waszej stronie internetowej, na waszym sklepie. Widzi, w jaki sposób użytkownicy szukają tego, co ich interesuje i stara się proponować im wyniki możliwie dopasowane do ich potrzeb. Świetna sprawa. Co jeszcze Algolia ma w sobie takiego niesamowitego? Nie wiem. Ma obsługę literówek. Mianowicie, wpisując jakiekolwiek hasło do pola wyszukiwania, możemy popełnić kilka literówek. Możemy ustawić w ustawieniach konfiguracyjnych Algolii, że dopuszczamy na przykład 3 litery, że będą gdzieś tam poprzestawiane. Algolia mimo wszystko dopasuje nam wyniki tak, żeby pokazać to, co chciał otrzymać użytkownik. Kolejną fajną funkcją jest obsługa synonimów. Możemy wyszukiwać sobie po synonimach, czyli załóżmy sytuację. Mamy sklep internetowy, gdzie sprzedajemy części do wkrętarek. I mamy dużo takich produktów malutkich, typu śrubki, jakieś nakładki, nakrętki. No i przychodzi użytkownik, wpisuje sobie śruba. No okej, dostanie duże śruby. Ale w naszym sklepie internetowym mamy też produkty takie, które są oznaczone jako śrubka. Algolia dzięki obsłudze synonimów wie, że śruba i śrubka to jest to samo. Zwróci odpowiednie wyniki dla użytkowników. Kolejną ciekawą funkcją jest to, że Algolia jest w stanie obsłużyć kilka języków. Mamy sytuację, że mamy sklep internetowy polski, mamy wszystkie produkty po polsku i jakimś cudem trafi do nas klient anglojęzyczny, który nie rozkmini, że wasz sklep jest po polsku. I zacznie pisać sobie w inputa po angielsku produkt, którego szuka, a Algolia jest w stanie zwrócić mu odpowiedni wynik. W jaki sposób Algolia przechowuje nasze dane? Wewnątrz Algolii możemy tworzyć sobie indeksy. Indeksy są zbiorami danych, zbiorami naszych postów, zbiorami naszych produktów i każdy z tych indeksów może być konfigurowany niezależnie od siebie. Czyli jeśli chcemy zezwolić w jednym indeksie na obsługę literówek, nie ma problemu, możemy to zrobić, ale jeśli chcemy, żeby literówki nie były dostępne w kolejnych indeksach, jesteśmy w stanie to po prostu wykluczyć. Jakie korzyści płyną z wdrożenia Algolii? W mojej ocenie bardzo duże. Jedną z takich najważniejszych korzyści jest to, że poprawiamy user experience w waszym sklepie internetowym, na waszym blogu. Jeśli użytkownik wpisuje coś w pole wyszukiwania, filtruje sobie posty po jakichś tam filtrach, otrzymuje wyniki praktycznie od ręki,
Może to zwiększyć konwersję. Jak to się przekłada na statystyki, nie wiem. Nie sprawdzałem, nie weryfikowałem. Na pewno ma to bardzo pozytywny wpływ. Kolejną bardzo fajną korzyścią to jest to, co już powiedziałem, czyli obsługa tych wielu języków. Algolia jest o tyle też fajnym narzędziem, że jest dosyć łatwa we wdrożeniu. Co to znaczy? Posiada bardzo obszerną dokumentację. Posiada kilka gotowych bibliotek napisanych do frameworków JS-owych. Ma też jakiś framework do PHP, więc nie aż takim wielkim nakładem finansowym czy nakładem roboczogodzin jesteśmy w stanie taką podstawową wersję Algolii wypuścić. Oczywiście jeśli chcemy ją mocno gdzieś tam skonfigurować i dopasować do naszych potrzeb, no to będzie to wymagało nieco więcej pracy. Tutaj wrzuciłem wam takie krótkie porównanie pomiędzy wyszukiwarką standardową, WordPressową, a tym, co oferuje nam Algolia. No i jak widzicie, dzieje się wszystko to, o czym mówiłem. To, o czym mówiłem, posiada Algolia, tego nie posiada klasyczna wyszukiwarka WordPressowa. Wyszukiwarka WordPressowa działa wolno, w momencie, gdy jest dużo wpisów, dużo produktów w naszym sklepie internetowym, może to przysporzyć wielu problemów. No dobrze, ale co trzeba zrobić, żeby taką Algolię w podstawowej wersji wdrożyć? Jest to bardzo proste. Rejestrujemy konto na algolia.com, tworzymy aplikację, tworzymy indeks, instalujemy darmową wtyczkę WP Search with Algolia, konfigurujemy wtyczkę i praktycznie mamy Algolię wdrożoną. Algolia w takiej formie jest nieco uboga, jeśli chodzi o filtry, jeśli chodzi o stylowanie, jeśli chodzi o tą podstawową konfigurację. Daje ona nam tyle, że możemy rzeczywiście szybko wyszukiwać informacje, których poszukujemy. Jeśli chodzi o możliwości konfiguracyjne Algolii, jeszcze jednym bardzo fajnym przykładem może być to, że możemy rankingować wyniki wyszukiwania. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że mamy jakąś frazę, którą wyszukuje użytkownik na przykład w tytule posta, w opisie, czy też w kategorii. Weźmy tą śrubkę, o której mówiłem. Możemy ustawić Algolię w ten sposób, że ona w pierwszej kolejności zwróci nam to, co jest w tytule, będzie to promowało, może nam zwrócić to, co mamy w opisie, jako pierwsze wyniki wyszukiwania, a może też nam zwrócić to, co jest w kategorii, jako pierwsze wyniki wyszukiwania. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że jest to o tyle świetne, że prowadząc sklep internetowy macie na przykład jakiś produkt, który wam się nie sprzedaje. Ale wiecie, że użytkownicy na niego trafiają gdzieś tam w ostatnich wynikach wyszukiwania, no to wy w odpowiedni sposób, konfigurując tą Algolię, jesteście w stanie sprawić, że ten produkt będzie promowany wyżej. A co za tym idzie, sprzedacie produkt, który wam zalega na magazynie. Super sprawa. No to może powiemy trochę o kosztach wdrożenia tej Algolii. Czy ona rzeczywiście jest tak opłacalna, czy ona rzeczywiście jest taka fajna? Wiecie co? Algolia w podstawowej wersji jest całkowicie darmowa, ale ma pewne ograniczenia. Jednym z takich największych ograniczeń jest to, że w darmowej wersji możemy wykorzystać tylko 10 tysięcy requestów. Dużo, niedużo. Jak ktoś prowadzi sklep internetowy z ilością produktów, nie wiem, 100, 200, no to jest niedużo, ale musimy liczyć się z tym, że każdy request, czyli każde wpisanie jednej literki do pola wyszukiwania, każdy filtr generuje już nam request. Czyli może być tak, że nawet prowadząc mały sklep internetowy, ta podstawowa darmowa wersja może nam nie wystarczyć. Ale Algolia nie jest aż takim drogim rozwiązaniem, ponieważ każdy kolejny 1000 requestów kosztuje $0.5. Niedużo. Prowadząc duży biznes, zwiększając konwersję dzięki fajnemu wyszukiwaniu, możemy rzeczywiście sporo na tym zarobić. Żeby nie było tak, że mówię o czymś, co nie jest używane, co jest jakimś tam wymysłem. Algolia jest używana przez naprawdę duże marki, typu Adobe, Discovery. Z naszego podwórka można wspomnieć jeszcze o Decathlonie. Warto sobie zadać pytanie, czy Algolia jest dla wszystkich i czy Algolia jest dla was. I tak, i nie.
Żeby to sprawdzić, polecam przetestować sobie w tej podstawowej wersji, jak działa wam ta wyszukiwarka, jak ona wam się wpasuje w wasze wymagania, w wasze potrzeby. W mojej ocenie warto jest to wdrażać tam, gdzie czerpiemy z tego zyski. Czyli jeśli mamy sklep internetowy, sprzedajemy produkty, wydaje mi się, że warto wspomóc się takim rozwiązaniem. No i dziękuję. To było wszystko, co chciałem wam przekazać na temat Algolii. Była to krótka prezentacja. Niestety czas jest taki, że nie mogłem za dużo mięcha wam przedstawić, ale jeśli ktoś chciałby porozmawiać jeszcze trochę głębiej o Algolii, to jestem cały czas na stanowisku WLC do końca dnia. Dziękuję. Brawa!